wiersze dla dzieci, interpretacji Ireny Kwiatkowskiej. Julian Tuwim, Ptasie Radio. Halo, halo? Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Ćwir, ćwir, ćwir i tiufit, cyt. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dziernatka, kaczka, gąska, jemioluszka, dudek, trzynadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halolu! Na to wróbel zaterlikał. Coś to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słownika. Ćwierk, ćwierk, świerk! Świerk, świerk, ćwierk! To nie teatr, ani cyrk! Patrzcie go, nastroszył piórka! Daje koncert jak kiepurka! Dość tych arii, dość tych liryk! Ćwierk, ćwierk, czurik! Czur, czur, ćwirik! I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrykać! Że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku! Na to dzięcioł. Stuku, puku. Czajka woła. Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś to wyłaś? Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co daj mi? Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk otaki. Daj tu, rzuć tu. Co masz, wiórek? Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć, ty ćwierć. Lepiej gniazdko. Przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci moje czyje. Gniazdko ci nie, nie, nie. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.